Dziś rozwiążemy sobie wspólnie zadanie pochodzące z książki Chemistry and Chemical Reactivity, której autorzy, panowie Kot, Streichel i Townsend, wyrazili zgodę na wykorzystanie zadania w oryginalnym filmiku. A zadanie jest następujące. Umieszczasz w swoim pokoju 2 litry wody w otwartym pojemniku. Pokój ma objętość 42 500 litrów i panuje w nim temperatura 25 stopni Celsjusza. Szczelnie zamykasz pokój i czekasz, aż woda wyparuje. Czy w podanych warunkach cała woda wyparuje? I teraz dodatkowe dane na temat wody w temperaturze 25 stopni. Otóż ciśnienie pary nasyconej wynosi dla wody 23,8 mm słupa rtęci. Natomiast gęstość wody w tych warunkach to 997 tysięcznych grama na mililitr. Ponieważ kluczem do rozwiązania tego zadania jest pojęcie ciśnienia pary nasyconej, przypomnimy sobie teraz, co to jest. Otóż mamy tutaj otwarty pojemnik, narysujmy go sobie. W nim siedzą cząsteczki wody. W stanie ciekłym trzymają się one z grubsza swoich miejsc, trochę się od siebie odbijają, ale raz na jakiś czas któraś z cząstek tutaj przy powierzchni ma dostatecznie dużą energię kinetyczną, by zerwać nawiązania wodorowe i oderwać się od powierzchni, ulecieć w stan gazowy. W ten sposób woda paruje, ale cały czas ma miejsce również konkurencyjny proces, mianowicie jeśli któraś cząstka uderza tutaj, zderza się z powierzchnią cieczy, to zawsze jest szansa, że zostanie ona przez ciecz zatrzymana i w ten sposób zachodzi skraplanie. I cały czas mają miejsce te dwa konkurencyjne procesy, parowanie i skraplanie. I teraz zauważmy, że im więcej cząstek wyparuje, tym częściej mogą one uderzać w powierzchnię cieczy, więc tym częściej może nastąpić powrót do stanu ciekłego. Dlatego logicznym takim wnioskiem jest, że w pewnym momencie zostaje osiągnięta równowaga między tymi dwoma procesami. Właśnie ciśnienie, przy którym ta równowaga jest osiągana, nazywamy ciśnieniem pary nasyconej. I dodam jeszcze, że chodzi tutaj o ciśnienie parcjalne wywierane przez tę konkretną parującą i skraplającą się substancję. Ewentualna obecność tutaj cząstek innych substancji nie gra roli. I teraz tak jeszcze dla przekonania się, że dobrze zrozumieliśmy pojęcie ciśnienia pary nasyconej, spróbujmy przedyskutować, czy jest możliwe osiągnięcie wyższego ciśnienia niż ciśnienie pary nasyconej. Otóż nie, bo żeby osiągnąć choć trochę wyższe ciśnienie, musielibyśmy mieć w stanie gazowym więcej cząstek, choć jedną jeszcze cząstkę. Natomiast jeśli ona się oderwie od powierzchni cieczy i uleci w stan gazowy, to zostanie natychmiast złapana, ponieważ ciśnienie wywierane tutaj z góry na powierzchnię cieczy będzie zbyt duże i nie pozwoli jej ulecieć. Mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć Ci, o co chodzi z ciśnieniem pary nasyconej, a teraz zastanówmy się, co musimy zrobić w naszym zadaniu. W naszym zadaniu mamy ten otwarty pojemnik z wodą, zamknięty szczelnie w pokoju i stopniowo paruje najpierw jedna cząstka, potem druga, potem trzecia, potem kolejne i ciśnienie wywierane przez tą wyparowaną wodę jest coraz większe i chcemy wiedzieć, ile tych cząstek musi wyparować, żeby osiągnięte zostało ciśnienie pary nasyconej. Tak pytamy o liczbę cząstek w molach i kiedy tę ilość obliczymy, to porównamy ją z liczbą cząstek, które mamy tutaj i przekonamy się, czy wyparuje cała woda, czy może jednak coś zostanie. Jak będziemy liczyć tę liczbę cząstek? Otóż mamy zadane ciśnienie, które chcemy osiągnąć. Mamy objętość, w której rozlatują się nasze cząstki. Tutaj te 2 litry zajęte przez tą ciekłą wodę w porównaniu z tą objętością pokoju są zaniedbywalne, więc nie uwzględniamy tego, że 2 litry objętości całego pokoju są zajęte przez wodę. Mamy również temperaturę, w której to wszystko się odbywa i chcemy policzyć liczbę cząstek w molach tej wody, która wyparuje w naszym pokoju do osiągnięcia ciśnienia pary nasyconej. Jak to policzymy? Policzymy to z równania stanu gazu doskonałego. Znamy ciśnienie, znamy objętość, w której może rozprzestrzenić się nasz gaz, czyli wyparowana woda. Znamy temperaturę i uniwersalną stałą gazową, a szukamy liczby moli. Więc tutaj, jeśli podzielimy obie strony przez uniwersalną stałą gazową razy temperaturę, to dostajemy już bardzo prosty wzór, że liczba moli to jest ciśnienie razy objętość podzielona przez uniwersalną stałą gazową razy temperaturę. Teraz cała trudność polega na tym, żeby wszystko wyrazić w dobrych jednostkach. Otóż tak, ciśnienie mamy w milimetrach słupa rtęci, 23,8 mm słupa rtęci, a uniwersalną stałą gazową mamy wyrażoną w litrach razy atmosfery
przez mole razy kelwiny. W związku z tym chcielibyśmy ciśnienie mieć w atmosferach. Można sobie sprawdzić w tablicach, że jedna atmosfera to jest 760 mm słupa rtęci i bez większego trudu możemy sobie zamienić 23,8 mm słupa rtęci podzielonych przez 760 mm słupa rtęci razy jedna atmosfera. Tutaj możemy napisać znak równości, ponieważ to, co zrobiliśmy tutaj, to jest tak naprawdę pomnożenie przez 1, bo o ta wielkość zgodnie z tą zależnością jest równa 1. Ile to się równa? 23,8 podzielone przez 760 to jest, jeśli uwzględnimy trzy cyfry znaczące, to jest 313 dziesięciotysięcznych atmosfery. Ponadto mamy jeszcze temperaturę w stopniach Celsjusza, a chcemy mieć w kelwinach, ale pamiętamy, że żeby stopnie Celsjusza zamienić na kelwiny, musimy dodać 273. 273 plus 25 to jest 298 kelwinów. Dobrze, a objętość pokoju mamy w litrach, czyli to są już dobre jednostki. Zatem możemy policzyć już naszą liczbę moli. Ile to będzie? Już mamy, że liczba moli to jest ciśnienie razy objętość przez uniwersalną stałą gazową razy temperaturę. Wstawmy nasze dane. 313 dziesięciotysięcznych atmosfery razy 42500 litrów podzielone przez 82 tysięczne litra razy atmosfera przez mol razy kelwin i razy 298 kelwinów. Spójrzmy na jednostki. Atmosfery z atmosferami, litry z litrami, kelwiny z kelwinami się skracają. Pozostaje nam 1 przez 1 przez mol, czyli mol. Wszystko wychodzi w molach. Sprawdźmy jeszcze osobno. Atmosfery razy litry podzielone przez atmosfery razy litry przez mole razy kelwiny. Razy kelwiny to się równa atmosfery razy litry przez atmosfery razy litry. Tutaj kelwiny z kelwinami skracają się i to wszystko przez mole. Atmosfery razy litry z atmosferami razy litry się skracają. Mamy 1 przez 1 przez mol, czyli mol. Wszystko się zgadza, dobrze. Obliczmy teraz, ile to będzie. 313 dziesięciotysięcznych razy 42500 podzielone przez 82 tysięczne i to wszystko podzielone przez 298. To jest 54,4 po zaokrągleniu do trzech cyfr znaczących. Czyli mamy 54,4 mola. Czyli już wiemy, żeby osiągnąć ciśnienie równe ciśnieniu pary nasyconej, musi wyparować 54,4 mola wody. Teraz, żeby móc to porównać z podaną ilością wody, z litrami, musimy policzyć najpierw, jaka jest masa takiej ilości wody, a następnie, korzystając z informacji o gęstości, policzyć, jaka jest jej objętość i porównać ją z tymi dwoma litrami. Teraz chcemy policzyć masę wody, która musi wyparować. To będzie tak, liczba moli razy masa molowa. Masa molowa wody wynosi 18 gramów na mol. To jest 54,4 razy 18. To jest 979 gramów. Teraz chcemy obliczyć objętość takiej ilości wody w mililitrach. Otóż 1 mililitr wody ma masę 997 gramów. I teraz jeśli to pomnożymy przez całkowitą masę wody, czyli przez 979 gramów, to dostaniemy w mililitrach, ile jest wody. No to jest 981,9, czyli po zaokrągleniu 982 mililitry. Tak, w związku z tym wiemy, że w podanych warunkach wyparuje dokładnie tyle, 982 ml wody. A wody w pojemniku mieliśmy 2 litry, czyli 2000 ml, to jest mniej, w związku z tym nie wyparuje cała woda, a jedynie trochę poniżej połowy. A dlaczego nie wyparuje cała? Jeszcze raz sobie przypomnijmy, ponieważ w momencie, kiedy wyparuje dokładnie tyle, 982 ml,
to zostanie osiągnięte ciśnienie pary nasyconej, czyli będzie miała miejsce równowaga między parowaniem i skraplaniem. Czyli wszystko, co ponad tą ilość wyparuje, natychmiast się skropli.